Konwencja Wyborców Komitetu Dariusza Polowego. O wydarzeniach w Raciborzu informuje System Informacji Miejskiej. Dzień dobry, dzisiaj czwartek, 22 dzień lutego. Beata Badura, zapraszam Państwa na dzisiejsze wydanie Wiadomości Raciborskich. 21 lutego prezydent miasta Racibórz Dariusz Polowy zaprezentował kandydatów do Rady Miasta w tegorocznych wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia. Prezentacja Komitetu Wyborczego Silny Racibórz odbyła się w Raciborskim Domu Przyjęć Imperia. 7 kwietnia wybory samorządowe, w trakcie których wybierzemy członków rad gmin, miast i sejmików wojewódzkich, a także wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. Do podjęcia decyzji o tym, kto będzie zarządzał naszą małą ojczyzną, pozostało już niewiele czasu. Jako pierwszy w Raciborzu kandydatów swojego Komitetu Wyborczego Silny Racibórz zaprezentował obecny prezydent Dariusz Polowy. Na konwencji wyborczej Komitetu Dariusza Polowego pojawiło się ponad 100 osób. Najpierw przedstawimy kandydatów do Rady Miasta, a na kolejnej konwencji pokażemy program. Wszystko musi dziać się w odpowiedniej kolejności. Dzisiaj prezentujemy drużynę, zespół złożony z jednej strony z ludzi doświadczonych także w samorządzie, a z drugiej strony z osób, które mają pewne świeże spojrzenie, z osób, które odpowiedziały na mój apel. Na pewno każdy pamięta billboardy, które rozwiesiłem prawie rok temu, zachęcając do tego, aby przystąpić do drużyny polowego i żeby zostać radnym i żeby mieć realny wpływ na to, co dzieje się w mieście. Dariusz Polowy rozpoczął konwencję od podsumowania swojej dotychczasowej kadencji na stanowisku prezydenta miasta Racibórz, podkreślając, że w Raciborzu nigdy tak dużo i tak dobrze się nie działo. W ramach przeprowadzonych inwestycji wymienił m.in. budowę nowego żłobka na Ostrogu, windę w Urzędzie Miasta, wyremontowane drogi i ścieżki rowerowe oraz obecnie najniższą opłatę w regionie za wywóz odpadów. Następnie zaprezentował kandydatów startujących w 3 okręgach w mieście. W sporej części są to aktualni radni Rady Miasta, czyli pani Magdalena Kusy, pan Jarosław Łęcki, pan Zygmunt Kobylak, moi dwaj zastępcy, czyli pan Dominik Konieczny i pan Dawid Wacławczyk, ale także radni powiatowi, jak pani Elżbieta Biskup, czy też pani Teresa Frenzel, która też ma doświadczenie bycia radną w powiecie. Oczywiście jeszcze trzeba wspomnieć o panu Leonie Fiolce, bo jego postać jest absolutnie postacią nie do przecenienia. Oprócz tego mamy ludzi, którzy naprawdę w wielu, wielu miejscach zdobywali takie szlify ludzi odpowiedzialnych, ludzi gotowych podjąć wezwanie. Kandydaci z list Komitetu Wyborczego Dariusza Polowego do Rady Miasta Racibórz to w okręgu numer 1 liderem jest Dawid Wacławczyk, zastępca prezydenta miasta Racibórz. Następnie na liście są Teresa Frenzel, Arkadiusz Popławski, Ludwik Gorczyca, Sandra Nowakowska, Marcin Mączka, Krzysztof Reszka oraz Magdalena Piecowska. W okręgu numer 2 listę otwiera Dominik Konieczny, zastępca prezydenta miasta Racibórz. A kolejni kandydaci to Magdalena Kusy, Leon Fiołka, Maria Ćwik, Tomasz Wyrobek, Bożena Ploch-Ryczkowska, Mirosław Lepiarczyk, Małgorzata Szablińska i Anna Wacławczyk. W okręgu numer 3 na czele listy znajduje się Dariusz Polowy, prezydent miasta Racibórz. Ponadto na liście są Katarzyna Dudkiewicz, Elżbieta Biskup, Zygmunt Kobylak, Marek Piecowski, Małgorzata Makulewicz, Wojciech Makarewicz, Monika Czernecka oraz Jarosław Łęcki. W drużynie polowego oprócz doświadczonych samorządowców są obecni również przedstawiciele młodego pokolenia. Są tacy, że nie jeden z nas chciałby wrócić do tamtych lat. Są to osoby, które tak naprawdę rozpoczynają swoje życie. Jest też młode małżeństwo. Są to osoby, które mają dzieci, czyli można powiedzieć taka przyszłość
i Raciborza, i naszego kraju. Przypominamy, że do 4 marca oficjalnie zgłoszone muszą zostać listy kandydatów do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województwa. Z kolei do 14 marca kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. O przyszłym samorządzie w naszym mieście będziemy mogli zadecydować osobiście, biorąc udział w wyborach już w dniu 7 kwietnia 2024 roku. Natomiast druga tura wyborów zaplanowana została na 21 kwietnia. Do Rady Miasta Racibórz w tegorocznych wyborach wybierzemy 21 radnych. System informacji miejskiej działa w kilku miejscach w Raciborzu. To monitory, na których prezentowana jest grafika informująca mieszkańców miasta o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych oraz sportowych. Miasto Raciborz wprowadza system informacji w postaci monitorów specjalnie oznakowanych z informacją graficzną, usytuowanych w kilku instytucjach miejskich na terenie całego miasta. System pozwala w czytelny sposób komunikować się z mieszkańcami miasta oraz wszystkimi, do których kierowane są informacje o zbliżających się imprezach i wydarzeniach. Dzięki systemowi wizualizacji utrwala się również pozytywny wizerunek Raciborza wśród mieszkańców, gości oraz turystów. Miasto Raciborz już od roku konsekwentnie wprowadza system identyfikacji wizualnej, na której składa się m.in. nowe logo, specjalna kolorystyka czy czcionka. Ten system jest ujednolicony we wszystkich naszych jednostkach, takich choćby muzeum czy OSIR. Punkty pełnią funkcję informacyjną i dodatkowo są estetyczne i dopasowane do charakteru miasta, a oznaczenia są jego wizytówką. System informacji miejskiej pozwala dodatkowo wyeksponować i promować wybrane obszary, obiekty czy wydarzenia. Jednym z nowych elementów w raciborskim systemie jest wprowadzony niedawno system informacji kulturalnej, wyświetlający informacje o imprezach organizowanych przez Urząd Miasta Racibórz. Kolejnym elementem wprowadzania tego systemu jest wprowadzenie systemu informacji kulturalnej. To są specjalne monitory, ekrany, które zostały zamontowane w wielu naszych jednostkach, a także przy Urzędzie Miasta. Możemy je spotkać m.in. właśnie w muzeum, w OSIR-ze, w Sowie, czy też w Wizit Raciborz i wielu innych miejscach, jak choćby wodociągi raciborskie. System jest ujednoliceniem sposobu informowania o wydarzeniach organizowanych w Raciborzu. Mając tak spójny system, można go wykorzystać również w akcjach informacyjnych dotyczących poszczególnych obszarów działalności prowadzonych przez Urząd Miasta Raciborz. Chcemy w ten sposób docierać z naszą informacją, z naszymi ofertami kulturalnymi do jak najszerszej ilości mieszkańców. No i mamy nadzieję, że przełoży się to na zwiększenie frekwencji na wszystkich naszych wydarzeniach, czy to kulturalnych, czy sportowych. Spacerując po mieście, czy odwiedzając instytucje miejskie, w których znajdują się punkty systemu informacji miejskiej, możemy zapoznać się z aktualną ofertą imprez oraz wydarzeń kulturalnych czy sportowych organizowanych w Raciborzu. Dzisiaj dyżur pełnią apteki pod Różami Ogrodowa 40, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty od 7 do 22 i w niedzielę i święta od 9 do 19 oraz Opawska 33, całodobowa, Centrum Farmaceutyczne, czynna 7 dni w tygodniu przez całą dobę. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Raciborskich. Serdecznie zapraszam na wiadomości dla osób niesłyszących. Spokojnego